Cześć, cześć Mateuszku. Dobry. Cześć Mati, co u ciebie? Odpocząłeś sobie po wczoraj? Ja nie odpoczęłam. Jesteś jakiś taki troszeczkę, mam wrażenie, zmęczony, Mateuszku. Słuchaj, no nie chcę nic mówić, ale musimy dzisiaj ogarnąć tą biometrykę. Zabezpieczam po ucieczce karty ewoluowałem. Musimy znaleźć jednego z pracowników Cerberusa. Okej, dobra. Może się spotkamy, co? I następnie będę wiedział wszystko. Dobra, okej. To spotkajmy się, Mateuszku, i wszystko sobie tam przegadamy, dobrze? Wyślę lokalizację. Dobra, okej. To pa. Witaj, Mateuszku. Daj mi lowoto. Eliminowałem jednego zdrajcy z naszej ekipy. Thomas Shelby. Pa. Joseph Goebbels. Witaj. Mateuszku, ja bym ci może jakoś zaoferował jakąś pomoc w naoliwieniu systemów. Za dużo informacji analizuję naraz. Rozumiem, oczywiście. Mateuszku, ostatnia prosta. Zdobądźmy serwerownię, wkradnijmy się i wbijmy tam nasze dane i zdobądźmy to oko. Musimy zlokalizować pracownika, który aktualnie znajduje się w nosie. A jak to zrobić? Skąd wiedzieć, który jest dobry? Oczekiwać aspozyje elektroniki. Każda elektronika, którą macie, jest w mojej kontroli. Okej. On ma lagi. Dodatkowo mam prototyp oka. O k***a. Oko możesz użyć z okiem dowolnego obywatela na Sandos. Aktualnie znajdują się 3 soczewki, które są podobne do Derek Kane. Sprawdź soczewkę! Ja p***le mogę karbo? Możesz. Błędna. Okej, okay, aha, ja mogę to, o k***wa. No dobra. Są 3 pasujące, tak? A potrzebujemy jednej tylko, tak? Nie było mnie od lipa. Tak. Były z 3 okay. do 2. A mam nielimitowane użycia oczka? Tak. A czekaj, to bez oka? A, bez oka ja nie mogę. To weź sprawdź moje, podnieś i sprawdź. Może ja No. To by było dosyć proste, wydaje mi się. No. Dobra, czyli musimy... Mateuszku, po prostu miasto jest sobie. To mężczyzna lub kobieta. Niestety nie posiadamy się dokładnych położenia tej osoby. Kolejny miesiąc tylko zlokalizuję dawcę oka. Podam ci jego lokalizację. O, dobra, to git. Dobra, okej. Okay. Okej. W tym wypadku przejdźmy do rzeczy, którą możemy zlokalizować. W mieście znajduje się przynajmniej 9 aktywnych pracowników Cerberus Corp, w tym sędzia główny. Jeden z nich posiada informacje na lokalizacji placówki, w której znajduje się serwer D32, gdzie... NG ze szpitala! ...dane biometryczne twoje oraz pozostałych partnerów. Dobra. To zrobimy tak. 4 komputery, które pozwolą ci się tam włamać. Dobra, dziękuję. To tak, Mateuszku, my pójdziemy poszukać tego oka. Thanks. No i tej serwerowni. W ciągu 13 miesięcy. Prawdopodobnie zlokalizuję położenie osoby, która ma informacje na temat serwerowni. O, dobra, to się. To my polatamy z okiem i jak będzie serwerownia, to po prostu daj mi znać. W sensie ten pan od serwerowni, dobra? Przepraszam, pożałosne, już go zlokalizowałem. O, Blake Foben? Machinae nos o cidre. Chłopaki, Foben na ZT się pracuje. Maszyny nas z***ał? Bez sensu, kolega chyba powiedział. To jest. Ten Blake... Blake Foben pracuje na ZS-ie, to jest jeden z osób, które się ścigają też. I przyprowadź do mnie. Dobra, to miłego. Ej, ale git. Coś chce. Chcę się w aktualnej lokalizacji. Bardzo chętnie. Dobrze, zaraz ją wyślę. Jego telefon widziany był tutaj. Dobra.
No zależy w sumie. A dyskusyjna w sumie. Ale nie ma tutaj nic. No dla ciebie leży nie tam dyskusyjna, coś. Bo nie o, Beskidu, ma. O, coś leży. Tam. Elektrownia wodna przy autostradzie. Tutaj coś leży właśnie, będziemy sobie, co? Coś leży. Kardka. Kardka. Cardi B? O k***a. Co tam jest napisane? Robot nie... Jezus Maria. CTSG? Czekaj, bo tu ma kartkę jakąś, wiesz? Mam... Przedaję wam to wszystko. Enkryptor mamy i robot nie zbuduje, tylko zniszczy obecny. Enkryptor. Przepraszam, zawiodłem. Dawaj na tego chipsa. On pobiegł tutaj do przodu, tylko czekaj. Blisko. Jakieś pomysły, panowie? Speedo cały czas próbuje się skontaktować, żeby znaleźć tego Fobena. My możemy pokminić robota, to... tutaj, no. Błędny numer. Jakby a ta wskazówka od kogo jest ogólnie, że tutaj myślę tego, że pies... Od kartki ja... z notesu. A co jeśli to jest zapowiedź nowego sezonu i będzie po... O, po... siedzieć. Mam! Nowego świata! On nie stworzy nowego świata! Jest i... jest Imgur! O k***a. Im go odpalisz, to może być pułapka. You got debated. To jest... W sumie rakieta Fortnite! To są silosy chyba. No tak wygląda jak silosy. Tak, to jest tutaj. Jest rakieta Ilona Maska, widzowie? Jakie silosy! No i też trochę przypomina innego, ale no. Nie, do ale jestem... A weź to przybliż trochę. To nie jest jakaś rakieta Ilona Maska? Odpal to jeszcze raz i przybliż. No, też o tym sobie pomyślałem. Tak wygląda to na Farmioni. Tak, no ale co wygląda na Farmioni? Bo jest drabina, żeby wejść tak, tam na ten silos. Zaznaczony masz na GPS-ie. To lecimy na Onile. Ty, ale to czekajcie, przeanalizujmy. Okej. Czyli dał nam to bałwanek. To dawał... No. Tylko zamiast mówić bezpośrednio, dał nam zagadkę. Bo się bał. Albo chciał coś ukryć. Żeby nie było tak łatwo go rozkodować. Nie no, wydaje się, że po prostu nie chciał, żeby ktoś inny niepowołany przez przypadek znalazł to. Czyli Xylax obrócił kolory. To jest jakaś giga... Znaczy nie no, Onili tak. Onile. Nie, na pewno Onile, nie? Tylko po prostu bardziej się zastanawiam, o chodzi. Bo... ewidentnie... Alfa chce, żebyśmy przyprowadzili bałwanka do niego, no nie? Po tą soczewę. No. A on ewidentnie nam jakby, wiesz, da jakieś zagadki, nie? Żebyśmy jakby nie wierzyli Alfie? Może właśnie odchodzi, dobra, chodźmy na Onile, zobaczymy, no nie? Zobaczymy. Może dobra. Nie wiem, nie przemawia do mnie ten Pepi Mateuszek, jest zbyt cukierkowy. Nie no, on ewidentnie po tym, jak go Alfa... O, halo, Mateuszku! Dzień dobry, Erwin. Dzień dobry. Idzie. Wiesz co, Mateuszku, słabo. Nie ma tej osoby na lokalizacji, wiesz? Poszukamy jej tutaj. Wyłączyła telefon. To wiesz co, poszukamy jej chwilę, wiesz? Może będzie gdzieś tutaj w okolicy. W razie czego będę dawał znać. Oczywiście. Czy wysłać drony? Drony bojowe? Nie trzeba dronów bojowych, wiesz? Zróbmy to incognito, Mateuszku. A ty się naładuj troszeczkę. Za dużo ostatnio jestem kompilujesz. Dobra. Pa. Ej, Mateuszek jest jakiś p***ny. W sensie wiadomo, że on jest cute robotem, ale pamiętajmy, że to jest jedna osoba, która chce nam do sektora 5 dać dostęp w ogóle, nie? No chyba, że bałwanek nagle stwierdzi. Stary ziomek, nie ma problemu. Tutaj, myślisz? Tak. O! Jednak nie. Kartka. Kartka. On chce zniszczyć świat i znowu ten. Daję wam. Dawaj nam. Alfa jest kluczem, bo kto chce zniszczyć świat? Alfa! No. A kto inny? Ty, nie Alfa. Hasło to nie Alfa do dekryptowania. To. Zawiodłem się. Ciężko się szuka osoby, której nie ma na GPS-ach. Alfa. Przepraszam. Szukam dalej, ok. Ty, Mati napisał, że się zawiódł. Przecież on nie ma emocji. A sobie? To, czego szukasz. Lokalizacja GPS. Wysyłam drony bojowe. Ty k***a. Zobacz to. Wiem gdzie. No ale idziemy tam, czy co? Gdzie? Idziemy. No dawaj. No ale to nie ma... Huch, przecież tego nigdzie nie ma. A zagadka k***a? Od bałwanka? To się przyjrzymy temu tam, a ty rozwiązuj zagadkę. Ty rozwiązuj. Połącz przyjemne z pożytecznym. To jest tu po lewej, tak? 1000%. Nie wiem. On mi dał GPS-a. Nie. GPS powinien wskazywać tu według ciebie. GPS wskazuje... GPS wskazuje to. Pole kempingowe tam, GPS wskazuje kempingi na tym. No na... klamek 12. Ale my tu na pewno idziemy? Oni wiedzą.
Możemy od górki podjechać i się przyjrzeć. Dobra. Samochód jest. GPS wskazuje na środek tej szopy. Czyli tej z tym niebieską elektroniką? Tej z tą niebieską elektroniką. Podejdę za drzewo. No to może tam jest ten, może tam jest, wiecie. Zejdźmy tam bez samochodu, no. Jesteśmy elektrykiem, cichutcy. A, to jest cichy podjazd. A może stwórca? Stwórca! A polskie znaki są do takich, do takiego deszyfrowania? Ale dron tu jest. Gdzie? Słyszysz? Ja słyszę, bo wysyłał drony. Hej! O k***a! Siema Blake. Foben, co to? Słuchaj, jak coś, to w razie czego niby jesteś porwany. Podnieś ręce. Związuję go. Czyli rozwiązałeś zagadkę, tak? No gdzie ten elektryk? A tutaj. Ej, bo tu dron, musimy... Musimy uciekać, szybko. Pomożu. Szybko do tego, bo tu jest miejsce. Bo my jesteśmy w szukę w elektryku. Dobra, wrzucie go. Boże, byśmy po dronie ci przecież, Boże. Dobra. Jest jaki głośny ten dron jest. Siadam. Jedźmy tam, gdzie dron nas nie złapie. Tak. Afera kanałowa. Teraz pogadamy, Blake. Let's go. Fobena nie ma tutaj właśnie. No. O, mówisz, że ma jakieś GPS i żeby włączyć telefony. Dobra. No. No jedźmy najpierw aferę kanałową. Zgubimy drony, a potem wyłączymy telefony w kanałach. To będzie alibi, że zgubiliśmy zasięg. Jedźcie za nami po prostu. Dobra. Halo? Oho, chyba dzwoni. Przeprowadź go na kasyno. Dobra, Mati, nie ma problemu. Dia, zdajesz sobie sprawę, nie? Z bycia ulumulu. Dlaczego? Mamy wyłączyć telefony. Pewnie są na podsłuchu i mówisz mi to przez telefon! Ty, a może on jest po prostu ulumulu jaki? Pewnie jest po prostu ulumulu. On nie rozumie mowy ludzkiej, no. Chłop dzwoni do mnie poinformować mnie, żebyśmy wyłączyli, nie jedź na kasyno. Czy wszyscy rozumiemy, gdzie jedziemy? Ja nie jadę na kasyno. A gdzie jedziemy? W kanały. Aha, dobra, myślałem, że przy szpitalu pojedziemy. Dobra. Przepraszam. Słuchaj, wyłączam kartę, tak? Wyłączam kartę. Dobra. Stój, zatrzymaj się. Dobra. Wszyscy wyłączamy telefony. Jeżeli dopiero teraz wyłączacie telefony, to zabierzcie nas stąd. Tak, tylko czekaj. Tak, najpierw jeszcze zrobię ci, Blake, jeden eksperyment. Zejdź tutaj, proszę. Dobrze. Sprawdzę ci tylko soczewkę, dobra? Dobra, spoko, wkładam cię. Dobra, teraz już w sumie jesteśmy free, to cię rozwiążę. Ty, bez kitu, może po prostu zostawimy tu telefony. Dobra, Blake, zaznacz im GPS-a w furze, którego masz, i pojedziemy, nie zaraz mogę, pogadamy. Nie mogę, technologii. Aha. Zabierz mnie za miasto, a wszystko cię powiem. Dobra, to chodźmy za miasto, jedziemy. Wsiadaj do byle jakiej fury. Tutaj policjanta trzymali. A nie, to sędziego trzymaliśmy, już nie pamiętam kogo. Sędziego. No. Dobra, mów, Blake, co jest 5. No panowie, Cerberus jest tam trochę dłużej, niż by długo mieli, oferowali współpracę. Chcieli sprzedawać jakieś dziwne, bardzo, bardzo dziwne leki w moich biznesach. I niestety nigdy się na to nie godziłem. Zabierali mnie w różne placówki, chcieli mnie przekupić, chcieli mi pokazać różne bardzo rozwinięte technologie. Mhm. Ale jest to nienaturalne, jest to jakieś chore, dlatego odsunąłem się od technologii, od wszystkiego. Nie pojawiam się zbyt często nigdzie i chowam się tak jakby. Dlatego prawie zawsze chodzę w masce. Aha. Oni są chorzy, roboty są chore. Chciałbym je zniszczyć wszystkie, ale to nie jest takie proste. Nie mogę wam pomóc zlokalizować pewne miejsce. Gada jak robot ogólnie. David, to sprawdził. A powiedz mi, Blake, co u ciebie w ogóle? Tak ogólnie. Ogólnie, no. No, ogólnie jest spoko. Dużo się dzieje, mimo tego, że jestem trochę biedny. Kiedyś nie byłem tak biedny, więc było lepiej. Ale ogólnie rzecz biorąc, no co, no nic ciekawego się nie dzieje. Spędzam większość czasu z dziewczyną, a tak to mam luz. A miałeś ogólnie dużo dziewczyn w życiu? No kilka miałem. Bo ja na przykład miałem jedną w przedszkolu. A jak ty miałeś mało lat, to co ogólnie u ciebie wtedy było? Jezu, w przedszkolu to akurat świetne czasy. No. Tyle razy spadłem z trzepaka. A to w takim razie w to. Jak spadłeś to... Leżysz to leż. Tak. No i słuchaj. No mamy cię doprowadzić do Alfy. Dlaczego akurat do niego?
bo Omega spierdolił. Czego potrzebujecie? Potrzebujemy serwerowni. No, byłem w takiej kiedyś. O! Tylko trzymajcie mnie z dala od robotów, a wszystko wam powiem. Jak mnie do niego zabierzesz, wolę. Czaję. Poczekaj, no zrobimy małą naradę, dobra? Dobra. Dobra, panowie. No. Co robimy? Dajemy go do Alfy, czy nie dajemy go do Alfy? Ja bym dał go do Alfy, jak może nie będzie głodny i nas nie zje. Ja pi***le. Nudziarz. To może ciebie rzucimy do Alfy, co? Ale jeżeli on... Jak już mamy kogoś wrzucić, żeby się Alfa najadł, to dajmy Speedo. Żeby się najadł, tamten ma informację przynajmniej. Głosowanie ręce w górze, kto za? Za Speedo czy za tamtym? Za Speedo? No to nie pytaj po drodze. I'm a simple man. To co, możemy iść mu powiedzieć, że witamy w składzie, tak? Nie, nie, dobra, tak serio to... No sytuacja jest taka. Jeżeli może nam pokazać serwerownię, ale no to czekaj. Nie no, my musimy mieć Alfę, stary, no przecież my nawet nie wiemy, co my tam dokładnie mamy zrobić. To czyli nam pokaże serwerownia i pojedziemy bez niego. Ja gadałem wczoraj z Konradem i Konrad mówił o sektorach i że duży sektor znajduje się pod portem Zancudo. No dobra, to zróbmy tak. Pojedziemy po telefony. Dobra, zapytamy teraz Blake'a, czy zaprowadzi nas do serwerowni. No ale to stary, dobra. I tak wiemy, co w tej serwerowni zrobić. Dobra, pojedziemy po telefony i napiszę do Alfy... No ale... ma... Jeśli dobrze rozumiem, Alfa chce serwerownię, tak? My chcemy serwerownię, Ulumulu. Ale, a, no, no my, no, okej, okay, to słucham. Dobra, żeby jeszcze każdy wiedział, bo ciebie do... David... ludzie tam jacyś są. Kto? Cię. Randka jakaś, k***a, zwijamy się stąd. Gdzie randka? My też chcemy! Witam, my też witam, chcemy! Witam, witam państwa, co tam słychać? Dzień dobry! Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, co tam? Chcę się kąpać. No to proszę bardzo! Na pewno, no obrał telefon już. Proszę bardzo. Do jakiej? Na OnlyFansa, ta? O, proszę pana, proszę pana. Dobra, wracamy. Wsiadaj, Blake, do nas. Do Neona. Jezu, było blisko statku. Powiem ci tak, powiem ci jak to Blake... Ja ci powiem jak to będzie z nami, dobrze? No, dobrze. My potrzebujemy dwóch rzeczy. Znaleźć odpowiednią osobę do siatkówki oka. Oraz włamać się do serwerowni Cerberusa, żeby wbić tam nasze dane. No to... Nie możesz się dowiedzieć tego z serwerowni? No mogę, a masz serwerownię? Mogę ci powiedzieć, gdzie ona jest. Proszę bardzo. Zaczynamy sensownie rozmawiać. No zaczynamy sensownie rozmawiać. Czyli co, chcesz, jeżeli dam ci lokację serwerowni, wypuścisz mnie? Tak. Nie, on teraz z jakiś sektor. Nigdy tak nie gadał. No Blake, dobra. Po prostu Blake, powiedz nam, gdzie jest. No, jak ci powiem, gdzie jest, jestem w takim razie nic nieznaczący i możesz mnie zabić tam, gdzie chcesz. To jedźmy z tobą. No tak, ale jak mi nie powiesz, gdzie jest serwerownia, to też dla mnie nic nie znaczysz wtedy, jesteś zbędny. No nie? Dobrze, no to tak, to się dogadajmy, zamiast jechać do miasta, tam gdzie będzie źle. Mhm. Powiem ci, gdzie masz jechać, a po drodze dogadamy szczegóły. Okej. Okay. Jedź w stronę więzienia. A to ja bym musiał telefon swój wziąć. No po co ci ten telefon? Jeżeli dasz pogadać telefon, z mamą. To będzie wiedział, gdzie jesteś. A nie, Alfa będzie możliwe, że... Ale ja będę go włączał, wyłączał. Pewnie będzie wiedział, gdzie jesteś. Myślę, że wszystkie odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w serwerowni. Gdzie jest. Halo? 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 Przyjął twój telefon. Był wyłączony. Wiesz co, Mateuszku, rozładował mi się. Muszę pojechać tylko po powerbanka i zaraz przyjedziemy, dobrze? Dobrze, wysyłam drony Bajole. Który zostawiam ci powerbank. O, to miło. Szybko, k***a, to więzienie. Gdzie to jest? Strony więzienia w stronę wiatraków. W stronę więzienia w stronę wiatraków. Prosto. Dobra, prosto. Jadę prosto. Ale wyłącz telefon. Ale... Blake, zaraz bo, szczerze... miał... Dobra, nie ma problemu. Dobra bardzo. Wyłączam sobie telefon. Okej. Okay. Tutaj, tak? Tam mamy... Tam są drzwi, no. I tam mamy do tych drzwi? Tego? Tak. Dobra, dzięki. Ale wypuśćcie mnie stąd. Zabierzcie. Nie ma problemu. Chodź, Blake. Teraz jedziemy do naszego braciszka Alfy. Zobaczymy, co tam... No to ładnie speedowi Blake'a. Ja? O, jaka perfekcyjna nieruchoma. Powiedz mi, co zyskujesz, biorąc mnie tam? Że mój robocik się naprawi, Alfa, będzie bardziej żywy. Naprawi? Naprawi. On l***dzi. Myślisz, że pomagając mu naprawiasz go, czy go psujesz?
Jaki się staje, jak z nim współpracujesz? Trochę zepsuty, ale to przez Omegę. No nie, im więcej będziesz mu pomagał, tym bardziej zepsuty będzie. Zrobimy tak, żeby cię nie za***, okej? To będzie też test dla Alfy, czy cię proszę bardzo. Będziesz teraz eksperymentem. Alfa zepsuje się przez ludzkie błędy. I zobaczysz, że to jest kolejny błąd, który ci to udowodni. Dobra. Zapraszam Blake. Cześć. Cześć Mateuszku. Zobacz, kogo przywieźliśmy. Witajcie. Prezent. Przyjaciele. Miś, ja taki creepy. Przywieźliśmy prezent dla ciebie, przyjacielu. Niestety nie ma on pasującej soczewki. Czy mam informację na temat serwera Liga 32? Czy on ma? Tak. Dobre pytanie. Jak on się kliczuje? Nigdy nie znałem nazw placówek. To jest jedna z placówek, którą ci pokazałem. W takim razie trzeba sprawdzić pamięć fotograficzną z jego mózga. Wydaje mi się, Mateuszku, że Blake by nam się jeszcze przydał jako wtyka w ludziach. Ciężko obecnie nam operować, kiedy ludzie znają już tajemnice i wiele tajemnic. Ja bym go może zostawił. Przyda się jeszcze. Jesteś pewny? Człowiek to problem. Po co zjadać coś, co jeszcze nie jest do końca dogotowane? Niech zdobędzie więcej informacji, wtedy go zjemy. Dobrze, w takim razie, bracie. Pozwolę ci go oszczędzić. Przygotuję wyposażenie. Ewron wiadro. Dobra. Będziemy czekać w takim razie na wyposażenie. Dodatkowych komputerów. Tak. Ile nas jest? 3, 6. 6. 6 jest nas. 6. Sztywno. Szósteczka, więc jeszcze 2 będę potrzebował komputery. O, super. Dobrze, to w takim razie pojedziemy... Jestem morfingiem, nie bój się, David. David, nie p***l głupot, dobrze? Ja się nie boję. On po prostu się boi, wyczuwa strach. To prawda, jest dużo strachu. Ja się nie boję. Nie boisz się? Nie. To za***. O k***a, nie tego. Nie boisz się? Ja p***le. Nie boisz się? Dobra, teraz już się boisz, teraz już się boisz, teraz już... Boję się, boję się, boję się. Błagam cię, już nikogo. On kłamie. Mateuszku, odwieziemy Blake'a w bezpieczne miejsce, będziemy go kontrolować i czekam na miejsce za opatrzeniem. Dobrze. Kocham cię. Miejsce będzie gotowe do 15 minut. Postaram się szybciej. Nie śpiesz się, spokojnie. Chodźmy. Zapraszam, Blake. Na co ty pozwalasz? Człowieku, widziałeś to, co się dzieje? Nie do nas, bo my na szpital musimy z tymi agencikami. Dobra, chodźmy. Widzisz, Blake? Nie z***cie Alfa! Wpływam na niego jeszcze! Żeby robot z***ł twojej rodziny. No, to jest... Nie, no do Speedo z***ł. I do Ulumulu. Okej, czyli nie trafię. Czy go zabijesz? Na CDSK? Nie no, Blake jest free. Blake, obiecujesz, że to jest dobra lokacja, którą nam podałeś? Obiecuję. Dobra, bo on powiedział, że my nie idziemy do lokacji tej, tylko lecimy do lokacji, którą podał Blake. Więc, wiesz, że to jest dobra lokacja. Pamiętam, że tam była serwerowa. Tyle wam mogę powiedzieć. Okej, to miło. Bo oby tam była. Czy to jest S32, czy cokolwiek ten robot powiedział, to ci mam pojęcia. No, placówek nie znam. Nie jestem robotem, żeby pamiętać wszystkie te dziwne literki. DS32. Trzeba wygooglować widzowie, to znaczy. Specjalne zamówienia? Tak jak ty nie pamiętasz ulicy, nie pamiętam placówek, no. Shotgunika. Ten shotgun był fajny. A jak się wchodzi do placówki, to pewnie będą zamknięte, wiesz, pomieszczenia. Był skok na bazę danych. Właśnie teraz się przygotowujemy do tego, Kterku. Przepraszam, Blake, że tak tutaj zrobiliśmy, ale musisz wiedzieć, że jesteśmy cały czas na podsłuchu. Alfa wszystkich. Nie mogłem sprawić, że jesteśmy nieposłuszni. Jeżeli byśmy się nie doprowadzili do niego, to mielibyśmy wszyscy a tak to po prostu buduje jego zaufanie, a byłem przekonany, że cię nie. Po części rozumiem. Po prostu kojarzę go jako uczącego się robota, zjadającego wszystko, co widzi. No dobrze, nie wiem, życzę ci powodzenia, ale nie ufaj mu nigdy. Ani żadnemu innemu robotowi. Dobra. Trzymaj się, Blake. Nigdy. Dzięki za info. O, tam czasami można zaufać. Nigdy. Nigdy, nigdy.
A wiesz, co powiedział kiedyś Justin Bieber? Never say never. A wiesz, co znaczy? Nigdy nie mów nigdy. No i dokładnie. Proszę bardzo. A i Justin Bieber, idol tak Pogu. No właśnie. No, a ty jesteś Little Monster 96? Tam Justin Jezus, Bieber, ten palec dotknął Justina Biebera, rozumiesz? Od teraz nie myję tego palca. Jak dobrze. Czy jak pocałuję tego palca, jak bym pocałował Justina Biebera? O mój Boże, Jezus! Całowałem się z Justinem Bieberem dzisiaj, rozumiesz? Jezus, Pogu! To dobra, pani Knuckles. To ty czy jakiś inny siwy? Ucieka, czekaj, to ty trzymasz pierścionek? Pod ścianę dobrasz. No jest siwy pod ścianę, jak macie takie zabawy, to iść pod ścianę. Odchodzicie, odchodzicie stąd. Pod ścianę. Okay. Odchodzicie. Jak nie pod ścianę, tak. A, bo ja byłem pod ścianą, przepraszam. Dobra, go, okay. Zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam tutaj. Co? Nie w świadka, nie w świadka, nie w świadka! Panowie, no nie w świadka! Pani Mio, pani Mio, pani Mio! Jeszcze ktoś? Jeszcze jeden! Gdzie? Szybki opór! Nice. Szybkie oro na boro i lecimy! Leży, proszę bardzo! Pyk, pyk, pyk! Ale k***a, wjazd na akcję! Do widzenia! Ale już przyblokowałem! Siadaj! Pakuj na mnie! Siema, 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 siema. Czekaj, czekaj. Dobra, nieważne. A, to ty. Nic, nic, sprawdzam ci soczewkę. Tak, wiem, nie wiesz, o co chodzi. A, nie? GG, easy. A, dobra. Wyciągaj. Poddaj się. Przeproś mnie. Myślisz, że ja nie widziałem, co robisz? Dokładnie, myślisz, że krecie, to, że mnie normalnie weźmiesz, człowieku. Ja już mam 17. Co ty robisz w tym momencie? A, nie, myślałem, nie ma, że byłem ciekaw. Więc teraz mówisz tak, klękasz, klękaj, klękaj. Chyba szanujesz życie, tak? I mów tak. Przepraszam cię, O! Przepraszam cię, Erwinku. Słucham, jeszcze raz. Przepraszam cię, Erwinku. Ała, no co ty robisz? Podnoś się, podnoś. Przepraszam cię, Erwinku. Przepraszam cię, Erwinku, tak, tak. Nie ma problemu. Spokojnie! Mam policjanta! Za to, że wjechałem na ZS-a jak Za to, że wjechałem na ZS-a jak W zasadzie nie była moja ten, Cię mówiłem, żebyś tak powiedział? Nie ma problemu, Grzegorzu. GG easy. Chodź, otworzysz nam tutaj garaż. Wstań, wstań. Spokojnie, idziemy, idziemy. Wyjdziemy. Cały czas go trzymam na muszce, trzymam. Zaraz zostawię, tylko sobie wsiądę do samochodu. On mnie poddał, nie ma problemu. Wyciągamy pojazd z garażu i będziemy jechać. Co ty? A nie ty wyciągasz pojazd z garażu. My wyciągamy pojazd z garażu. Nie ogarnąłem, nie ogarnąłem. Dobra. Zostawiamy Grzegorza, wolno odjeżdżamy. No patrz jakie k***cy. Dzwoń do chłopaków szybko, dzwoń. No ale to tak może być, że my się wszyscy opatrujemy na szpitalu i jest jakaś runda druga? Nie może tak być. No co to k***a? Tak myślę, że jakieś żarty. Nie może tak być i to jest nie w porządku. Już wiedzieliśmy, gdzie idziemy eksplorerą. Przebili nam opony i eksplorer jest, tylko jeden zaraz b***y normalnie. Dobra, jest, dobra, no my jesteśmy na zaplecach jego, no więc na spokojnie. Tak, nie mamy dwóch opon, ja to dawaj, no to dawaj, ja wyciągam broń. Zrób tak, żeby nie mógł odjechać mi w sekundę i ja go rozpierdolę. Oni jadą za nami, nasi jadą za nami, eksplorera. Go, teraz. Dawaj. Niech zrobią coś ze Explorerem, bo my nie mamy opon. Dobra. No i gdzie jest czerwony sultan? Ja robię co trzeba, czekaj. Dobra, Gituwa. Czekaj, musisz tylko jechać w miarę pół. Co do dziarki na k***cie, to robiłem tydzień temu, została jeszcze jedna sesja. Nie ma jednej? Jedź. Kolejni k***cie są nasi! Gdzie jest czerwony nasz sultan? Maze Bank Arena się strzeli. Gdzie wy jesteście? I rozłączył się. Nie wiem gdzie. No, mamy rit. Ja już dostałem. No wiem. Nie wiem, k***a, do szpital! O, no ja leżę chyba, nie? Zjebamy się, mechanik lokalny przy Benysie, lipa jest. Ja też. Co to k***a było? Czemu my się opatrujemy na szpitalu i nas poddają dokładnie? Czekaj, mam. Czekaj,
Czy oni dalej do nas strzelają już? Nie wiem. Co to jest za... To jakaś runda druga była, co ty... Wracamy ze szpitala, oni wracają ze szpitala i nas poddają w siedmiu. Co to? Jakaś dziwna sytuacja. Może ktoś tu przyjedzie, jakaś losowa osoba. Chyba przeszukam pana mój znaki 362. Widzę, się ostatnia Harry. No Harry, co ty robisz? Co ja robię? Płytkę dostałeś. No przeszukujesz mnie! No. No zostaliście pani na szpitalu, my jeszcze nie zdążyliśmy z tego szpitala, ucieczysz, wy już nas na tym szpitalu poddajecie. Ale posłuchaj, leżeliście. Ty na szpitalu do mnie podbiegasz, gadasz do mnie jakieś koty, szarpisz mnie, dotykasz mnie, coś kombinujesz za ciebie. A ty mnie skuwasz, bierzesz na ręce i skuwasz na dół. No robiłem sobie jaja, no. Robiłem sobie jaja, no to nie złe jaja. Tak samo jak ty, no ty też mnie wiązałeś, no. Ale jaja, nie jesteśmy, jestem zlutowany, XD. Co ty jesteś, co jest? Zlutowany, kurwa! Zlutowany. Znasz angielski? Powinien znać takie słowo. Tam. No tak, znam. Ten jest ogarnięty. Jest. 50 tysięcy dolarów za odbicie mnie. Co ty mówisz teraz, człowieku? Wracamy tutaj. 50? Oj, chyba przekalkulowałem. Tu chyba bardzo dużo. No, żartowałem. On i tak nie ma. Koleka już wchodzi. Dobrze, dobrze, niech ten. Jak da się wjechać kiblem do fleczki, to czy trzeba się wlecieć buzardem do szpitala? Właśnie, sprawdźmy tak to! Co robiłeś, że chodziłeś po ludziach i mówiłeś o? I coś tam sprawdzałeś. Dobra, no, ale na ubezpieczał. Nie w tą stronę, przeciwnie. Ojejku. Tutaj. A, tutaj, w sensie, w którą? Jak... Jezus Maria! Ale znasz tego człowieka? O, nie mam pojęcia, co się dzieje. A, no tak. Dobra. Firmoweczka. Oj, jejku. Odbicia i tak dalej, wszystko jest w porządku, ale najbardziej mnie zawsze to, że poza tym, że jest jakby, wiesz, twoi koledzy coś odbijają, to jeszcze jest 5 innych prób, wiesz, podebrania i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Kawka, ruszaj ze swoim zatrzymanym. Kto w naszym samochodzie? Widzę, że mamy tutaj Gregory Montana, mamy tutaj mojego kolegę, mnie i kto jeszcze jest? Ziomlinum razem. Cześć, 320. Cześć, co u ciebie? Cześć. Ojejku! Tych też nie znam. Oj, komendę swoje swojego. Otuń się! Ojej! Ładnie tutaj. Nie wiem, idę tak przez cały szpital. Gość nic nie mówi. Możesz wysiąść? Fajnie. Witam. Nie gadaj! Aha. O k***a, dobra, weź mnie, Mati, nie wsiadaj, weź mnie, wyciągnij mi, proszę. A, ten dziadek tu znowu przyjechał. Wyciągnij, możecie mnie odkuć? Odkućcie mnie, proszę. Tutaj ma czternastki. Nie, czekaj. No chodź mi na bok, bo tutaj? Ścianą, jestem tu, patrz. Jestem? Dawaj tutaj, Mati. Witam, panie Kofi, mój numer znaki 101 Erwin Knuckles. Najpierw cię przeszukam. Dobrze. Gdzie są nasze czternastki? Gdzie jest mob? Pewno zabierał. O, ładnie. O, proszę pana, jeszcze je skończyłem, tu jeszcze sporo rzeczy jest. Dobrze. Tak, do widzenia! Masz. Będzie mnie przeszukiwał po szpitalu. Uciekamy! Ej, a masz nasze przedmioty? Ja mam 14. No, ten goguś ogólnie nie miał tego. No bo... Nie, znalazł u wszystkich tylko jedną czternastkę. No o, wydaje mi się, że ten jeden policjant, który został na szpitalu, ma nasze rzeczy! Albo na parkingu zostawił. Jezus. No ja swoją klamockę. No jest problem, była czternastka chyba jedna tylko. Ajajaj, szkoda. To mojej nie ma. Parking. Jezu, Glock, na pewno go użyjemy. Dobra. Nie wiem. Erwin. O, ma skutery. O, jaki uroczy! Skuterek. Cześć, Mateusz. Cześć, Mateusz. To miejsce wskazał nam Blake. Ja się schowam za Speedo. Dia, nie musisz się, ale... Nie chowaj się, Dia. Wyjdź tutaj bardzo naprzód. Dia, zapraszam.
Przecież... Dia, zapraszam, podejdź mi. Dia, zapraszam. Nie, Dia podejdzie. No, co tam? No cześć. Podobno na YouTube film, że podajesz się rękę i sobie zakupujesz to problem. A, no spokojnie, nie ma problemu. Jak najbardziej. Ty tylko ten speedo masz przeszedł teraz. A co twoje wyposażenie? Masz, bo personalnie, Dia, weź wyposażenie. Wziąłem, dziękuję. Dziękuję ci, Mateuszu. Bacon Queen. Generał! Może masz jakieś dla niego? Pan sierżant, a nie ma jakiegoś... Sierżant! Znowu się kazamy szabda na bojowo. Dziękuję! Zamienić. I zobaczyć jak działa? Spersonalizowane. Ja... Faktycznie! Spoko. Nie było dźwięku oraz siad. Ty, bez skitu nie było dźwięku w ogóle! Czekam, z problemem się uważajcie. Daj mi kamizelkę, ktoś k***a złodzieje. Masz jedną, no kto za niebo kamizelkę? No właśnie, ja ode mnie też kamizelkę. Dobra. Gdzie? Daj tą jedną. Jedną mam, co mam rozdwoić? Nie, nie mówię o tobie. Ktoś, tu leży jeszcze jedna, tu leży jeszcze jedna. Dobra, już biorę. Dzięki, Mateuszku. Mateuszku, ostatni element nam został. Ładaj. Życz nam powodzenia. Dziękuję, przyjacielu. Jasne, brat. Dziękuję, bracie. Pa, pa. Wyglądamy jak... Czemu nie mogę tego przeładować? Karbo? Ja mam wrażenie, że... Chodź na chwilę, Karbo, ustalimy coś. Dobra. I dobra, robimy tak, żebyśmy my przeżyli, dobra? Resztę. Dobra. Jeszcze Dawidek. Dobra, Dawidek, chodź. Co? Robimy tak, żebyśmy my przeżyli. Resztę, nie? Dobra. Speedo i Labo idą prądem. No Speedo, Dia, ja Labo, no come on. Więc zróbmy dobra, tak. Wezmę ze staku od nich apteczki, powiem, że będę medykiem. Tak. Dobra, medykiem to co, może David będzie medykiem? Weź David, apteczki od każdego. Dajcie apteczki. Apteczki dajmy Davidowi. Ja się znam, bo już dobra, nie raz byłem na robocie. I git. Dobra, powinniśmy wszystko dobra. Mieć. O k***a, z kitu. Dobra, wchodzę, dobra? 3, 2, 1. O k***a. Oj. Do bury. To tu gdzie byliśmy wtedy? Ty, to jest to miejsce, gdzie nas trzymali na tym. Tak? Kura. Ja widzę kurę. Czekaj, chodź do ściany, bardziej do ściany, chodź. Ja pierdolę, to jest to miejsce, gdzie nas trzymali wtedy. Prawo góra. Tak. Wszyscy jesteśmy? Tak. Dobra, musimy znaleźć miejsce, gdzie ja mogę podpiąć te dyski. Ale Kongo. Ty, tu są kompy, czekaj. Widzisz? Spróbujmy. Ty, może przejmiemy najpierw górę, co? No to możemy, będziemy ich high ground. Dobra, to chodźcie. Co typy? O, dobra, chodź. Siema. Co to? I'm glad you came along. O, przepraszam. Siema. Oła. Ja p***ę, że się odjebałem. Lubella. Co robisz? Postuję na Twitterze, powie jakieś posty na nasz temat. Ale go rozbryłem, ja p***. Ej, ale ta ujdą. Co to za technologia, k***a, ty? Jest tu jeden. Ja, do d***u. No mówi, że ktoś idzie od dołu, no co ty jesteś spóźniony, jesteś u Lumulu jakiś? No info poszło, że ktoś z dołu idzie! To który ci to powiedział? Nie wiem, David chyba. Nie, ja byłem daleko. To Karbo mi powiedział. Widzę typa. Przed nami. A nie, nie widzę, leży. Tu jest Erwin, po lewej. O k***a. Leży. Nice. Przepraszam, Lubella. No i mówiłem, że od dołu idzie. Ej, chcę sprawdzić to miejsce, gdzie my byliśmy trzymani. Gdzie to było? Thanks. Tam bardziej w głąb? Ty, znajdźmy miejsce, gdzie byliśmy trzymani, stary. Miejsce, gdzie byliśmy trzymani trzeba znaleźć. Tutaj byliśmy, tu. W tym miejscu? Ej, bez skitu, to było chyba tutaj, no, po tej stronie. One się naprawiają, te boty. A może tu? Thanks. A tam na końcu nie ma pomieszczenia jakiegoś? Tam na samym końcu? W jednej stronie byłem. D32? Ej, bez kitu, D32 mówił, nie? Ja sprawdzę najpierw te komputery. Lubelle przeskanować, ty bez kitu. To ja. Jak coś... Git. No nie, no bo... A, widzisz, ja taki problem był wtedy. C. A! No k***a, ała.
A. Rambo. O, to ty. Pomogę ci. Cześć. Trochę przerambiłem. To jest ogromne. D32, stary. To jest bardzo duże, ciężko to D32C. Lubelle trzeba przeskanować, musimy, stary. Na górę trzeba wrócić. Musimy. Albo komp szybciej sprawdzić. Komp Lubelli. Gdzie, człowieku? Wstają. No wiem, no wstają. No. Dobra, chodźmy do góry to i Lubelle. Tak, bo zaraz tam się ammo skończy. Musimy znaleźć miejsce i uciec stąd. Dobra, chodź tędy. Nie damy rady. Lubelle. No, on coś co u ciebie? Na dole. Siema. Chodź. Jest, mam! Masz? Ty masz apteczkę. Wprowadzono dane. Nie... 3, 4, 5, 6. Mam. A, ale jestem głupi. To wiem. Każdy musi przecież. Co musi, Karol? Masz, wprowadź swoje dane. A. Wprowadziłem dane biometryczne. Git. A to ten, kto leży, to już nie jest ten unlucky, tak? Musimy. No. Właśnie, ciebie, jakich do... Czekaj. Uważaj, David! Tutaj i czekaj, daję wam każdemu po dysku. Masz dysk? Biorę. I wprowadź dane swoje. Tutaj, na tym dysku. Wprowadzam. Wprowadzono. Dobra, czekaj, teraz D dam. Kolejny. Masz D'a? Ja osłaniam. Wprowadzam. Dobra. A David? I Speedo? Oni tam zostali. O, jest. Ty, David, wprowadziłeś już dane? Tak, ja nie wprowadziłem. Dobra, masz i masz. Gdzie? Macie dwa dane, dwa komputery, macie. Gdzie? Każdy po jednym? Mamy. No tu, chodź. Gdzie? Tu. W tym kąpie przy Nikolo, przy Nikodemie komputer. Wprowadź. Idź. Medyk został pod bazą. Masz? Czekaj, wprowadź dane. Dawać. Dobra, to wszyscy mamy. Spadamy stąd. Nie wiem jak tu był, to niech zostanie. Dobra. Dawaj Lubelle, idziemy. Trzeba wracać do domu. Dobra. Nie, idę Lubelle, już idę. Pull up. Dobra, tu jest. Tu. Tu przy... Dobra, chodźmy do Mateuszka. Cześć, Mati. Udało się. Mamy komputer z danymi. Mamy ci je oddać, czy wszyscy trzyma, że my sobie trzymać? Za hełmej. Dobra. Przy wejściu do strefy piątej będą potrzebne. Dobra, czyli zostało nam tylko oko. Dzień dobry. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Mi tam to nie przeszkadza. No rób sukcesnie. Znaleźliśmy go w serwerowni. Mamy go wywieźć? I po co Lubelle kłamałeś? Zabierz go do szpitala. Tak jest. Jak znajdziemy odpowiednią osobę z okiem, damy ci znać, Mateuszku. Branie do zwrotu. Proszę bardzo. Ja nie będę się kłócił nawet. Proszę, oddaję. Cześć! Znajdź ostatnią część planu. Ale to... Nie. Z danymi i siatkuszką pozwolą nam odzyskać twojego przyjaciela. Dobrze, Mati. Wykreść to, czego potrzebujemy. A czego potrzebujemy? Bo ja w sumie po przyjaciela za bardziej bym poszedł. Czy dzisiaj spodobała ci się broń, którą miałeś w ręku? Tak, dobra była. Czy my to ignorujemy w tej chwili? Czy my to dosłownie ignorujemy? Znajdę oko i dam ci znać. Daj mi trochę czasu.